wydarzenie bardzo, bardzo szczególne dla Niemczech, bo to jest 1004 rocznica odsieczy Bolesława Chrobrego. Chcieliśmy upamiętnić to bardzo ważne wydarzenie marszem właśnie z Wrocławia do Niemczy, tak jak właśnie szli wtedy na odsiecz żołnierze Chrobrego. Zostaliśmy tutaj zaproszeni przez organizatorów do tego, żeby wziąć udział w tej uroczystości, w tym marszu. Jesteśmy żołnierzami z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Wrocławia. Oczywiście na takie zaproszenie reagujemy jak najbardziej, bardzo lubimy takie imprezy, wspieramy coś takiego, także chcemy być widoczni i jako tutaj żołnierze terytorialni chcieliśmy wspomóc tym marszem i jakby pokazać się, że to w ten sposób się odbywało. Szło się różnie, wędrowało nas, 12 żołnierzy nas było. Mieliśmy po drodze różne przygody, typu tam otarcia, nieotarcia. Było ciężko, ale daliśmy radę. Tutaj grupa zaprzyjaźniona jest bardziej zaawansowana w chodzeniu, więc szło im na pewno lepiej. Natomiast jak na takich żołnierzy, którzy powinni dać radę, wydaje mi się, że spełniliśmy swoje zadanie. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Oprócz żołnierzy wędrowała grupa Morze Góry Piechotą, tak się nazywamy, plus zaprzyjaźnione osoby, no i plus grupa żołnierska, którą naprawdę jestem pod dużym wrażeniem ich marszu z nami, bo my jesteśmy już naprawdę bardzo zaawansowaną grupą, bardzo dużo chodzimy, bardzo dużo kilometrów robimy i obawialiśmy się, że nie nadążą za nami albo no może mogą być większe kłopoty, a okazało się, że naprawdę bardzo fajnie z nami współpracowali w tym marszu. I nawet byliśmy 2 godziny szybciej niż powinniśmy być, także... Dokładnie tak było. Przywitanie było bardzo uroczyste, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Był występ, były przemowy, były medale. Zostaliśmy przywitani chlebem i solą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Także naprawdę bardzo elegancko, bardzo przyjemnie i pełne zaskoczenia. Staramy się brać udział w takich imprezach i po prostu... Wszystkie możliwe imprezy, które się odbywają w ten sposób, na pewno zawsze jesteśmy, bo jesteśmy po prostu stąd. Jesteśmy terytorialistami z województwa dolnośląskiego i wspieramy coś takiego. Rośniecie w siłę, jest u was coraz więcej? Dokładnie tak, będzie nas jeszcze coraz więcej i też może z tego miejsca chciałbym zaprosić właśnie młodzież i w zasadzie nie tylko młodzież, bo w każdym wieku mężczyzn i kobiety do wstąpienia w szeregi 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będą kolejne takie wydarzenia? Mam nadzieję, że tak, że to będzie cykliczna impreza co roku. A już przy okazji chciałbym naprawdę podziękować tutaj grupie żołnierskiej i chciałbym podziękować automatycznie burmistrzowi miasta Niemcza, bo naprawdę zorganizowane to było fantastyczne. Nie spodziewaliśmy się tego tutaj, jak przyszliśmy tutaj, nie spodziewaliśmy się tutaj, co będzie, jak będzie, a było naprawdę fantastycznie, jesteśmy mile zaskoczeni i chcieliśmy jeszcze raz podziękować. Bo przecież wiesz, jak bardzo Ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawi mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham Cię. Przecież wiesz, jak bardzo Ciebie.